Myśleliśmy, że... Byliśmy gdzie? Mi z tyłkiem chłopaczka młodego. Do Kambodży przyjechaliśmy na zaproszenie Piotra, weterana misji stabilizacyjnej UNTAC. Ale o tym, jak do tego doszło, dowiecie się w kolejnych vlogach. Dla mnie była to dodatkowo świetna okazja, żeby zobaczyć Angkor Wat, bo Kambodża nie była na naszej liście państw, które mieliśmy odwiedzić. Ulice Kambodży witają nas widoczną biedą, śmieciami, ulicznymi straganami, chaosem na drodze, ale też o wiele bardziej przyjaznymi i otwartymi ludźmi. Choć w internecie trąbią, że Kambodża to jest trudne państwo do poruszania się i do podróżowania, my tak naprawdę traktujemy to jako świetną, nową i odświeżającą dla nas przygodę. W końcu mieliśmy tryb podróżnika, wyszliśmy z tego okropnego trybu narzekania, jaki załączył nam się w Tajlandii. Nasz cel to 200-tysięczne miasto Siem Reap, północno-zachodniej Kambodży. Najbardziej turystyczne miejsce tego państwa, odwiedzane przez blisko 2 miliony ciekawskich turystów, którzy chcą zobaczyć świątynne miasto. Zorganizowanie wycieczki do Angkor jest bardzo łatwe. Można wybrać się tam tuk-tukiem, rowerem lub wynająć przewodnika z autem. My właśnie to zrobiliśmy. Jednak w dniu przyjazdu jeszcze wybraliśmy się po bilety. Jeden dzień zwiedzania to $37 za łeb i już chcieliśmy wybrać się na piękny zachód słońca, ale trwa pora deszczowa, która skutecznie o sobie przypominała. My i setki innych turystów myśleliśmy, że poranne wyczekiwanie na wschód słońca na Angkor Wat. Jesteśmy tutaj od 4:45. Będziemy czekać o jeszcze 30 minut do pełnego piękna, jakie tutaj się wyłoni. I już teraz widać, że naprawdę było warto być tutaj z samiutkiego rana. Świątynia Angkor Wat została zbudowana przez Sulejmana II. Ukończono ją w 1150 roku, a budowa trwała około 35-37 lat. Oczywiście, kiedy budujesz coś tak wielkiego, to jest to dlatego, że masz ogromne ego i chcesz zaimponować bogom. Tutaj oczywiście nie było inaczej. Król Bóg utożsamiał się z hinduskim bóstwem Wisznu, symbolem bycia bogiem, co tak naprawdę jest bardzo narcystyczne. Powierzchnia świątyni na jego cześć z murami to 2 km kwadratowe, co daje naprawdę imponujące pierwsze wrażenie, gdyż jest to największy religijny zabytek na świecie. A skoro religia, to i legendy, a jak są legendy, to też musi być jakaś ładna pani. Buddhists describe the battle, the war between demon and the gods. Gdy wejdziesz do kompleksu zewnętrznego zwanego sekcją edukacyjną, wita was ściana przedstawiająca scenę batalistyczną między ludźmi i demonami. Wyrytych w kamieniach postaci jest 20 tysięcy. Do walki doszło po tym, jak król demonów porwał księżniczkę, a książę, by ratować ją, wyruszył na wojnę. Standardowy, dosyć oklepany scenariusz. Zajęło to kilka lat, bowiem most do królestwa demonów budowano bardzo długo. I tu, jeśli myślicie, że wasi partnerzy mają dobrą wymówkę typu boli mnie głowa, to powinni się uczyć od księżniczki. Nie jest sprecyzowane przez ile lat, ale księżniczka miała dość wymówek na argumenty demona na cały ten okres, by nie dać zaciągnąć się do łóżka i pozostać czystą. Trochę mi gościa szkoda, tak szczerze mówiąc. Oczywiście doszło do konfrontacji, w której to demony przegrały, a księżniczka wraca w ramiona ukochanego. Wróćmy do Angkor Wat, co znaczy w tłumaczeniu świątynne miasto. Sama świątynia jest zbudowana z trzech sekcji: edukacji, medytacji oraz nieba. Od świtu zwiedzamy Angkor Wat i teraz dotarliśmy do nieba. Byliśmy już w sekcji edukacyjnej, medytacyjnej, a teraz jesteśmy w niebie. Przepełniona detalami, zaprojektowana w drobnych szczegółach, takich jak na przykład idealne ustawienie wobec kierunków świata.
Teraz, Dominik, wybiłeś mnie z rytmu i nie wiem, co powiedzieć. Podobno też wszystkie tutaj wyrzeźbione postacie są unikatowe, czyli coś, tak jak pewnie pamiętacie z naszego odcinka o Armii Terakotowej, gdzie każdy z żołnierzy był również oryginalny, jedyny w swoim rodzaju. Tak samo i tutaj te postaci podobno się nigdy nie powtarzają, symbolizując różnorodność charakterów ludzkich. No i pewnie to, że były wykonane przez różnych artystów. Cała świątynia jest wciąż bogato zdobiona, chociaż na przestrzeni wieków została bardzo często grabiona przez złodziei oraz dewastowana. Zwłaszcza posągi Buddów, którym odcinano głowy, ponieważ wierzono, że właśnie w głowie znajduje się energia duchowa. Podobno takich tancerek jest w całym obiekcie mnóstwo i podobno też są coraz to piękniejsze, czym bliżej nieba się znajdujecie. Te są bardzo bogato zdobione i widać, gdzie były dotykane przez turystów. Tam się świeci bardziej. Na terenie świątyni obowiązuje odpowiedni ubiór. Głównie dotyczy to kobiet, aby miały zakryte nogi oraz ramiona. Mimo to nie jest on przestrzegany, ponieważ zdarzały się nagie sesje w wykonaniu amerykańskich oraz francuskich turystek. Sesje te zakończyły się jednak ich deportacją. O ile nagie sesje fotograficzne mogą pocieszyć oko turysty, tak już inny rodzaj wandalizmu jest nowym wyznacznikiem głupoty. Setki lat istnienia, zmienne warunki pogodowe, wojny, Angkor Wat to wszystko przetrwało. Czego nie może znieść, to głupoty turystów, którzy podpisują się na tej historycznej budowie. Co za kurde głupota. To miejsce jednak to nie tylko legendy, ale i zawirowania historyczne, jakie miały miejsce w Kambodży. Choć początkowo świątynia była hinduistyczna, to była odbierana w wielu walkach i wojnach i dostosowywana w zależności do potrzeby przez najeźdźcę. Więc była i buddyjska, i muzułmańska, a nawet siwaistyczna, czyli oddawano tutaj cześć Bogu zniszczenia i odnowy. Nie tylko panie tancerki są coraz to bogatsze i bogaciej zdobione, bo zwiększa się też ilość kolumn w oknach. Podobno wierzono, że nieparzyste liczby to są też szczęśliwe i tak w pierwszej części widzieliśmy po 3 kolumny w oknie, potem po 5, teraz już jest ich 7, bo jesteśmy w niebie, czyli w tym najbardziej bogato ozdobionym fragmencie całego kompleksu. Wracając do polityki i miasta Siem Reap, finalnie Angkor zostaje odebrany Tajlandii, a żeby podkreślić ten fakt, powstaje miasto Siem Reap, co oznacza porażka Tajlandii. Kiedy się tego dowiedziałem, poczułem jakąś taką satysfakcję. Pierwsze wrażenie po prostu mega, bardzo nam się podobało i mamy przewodnika z pasją i determinacją, by pokazać nam, co się da i jak najlepiej. Można powiedzieć, że się nie zamykał podczas opowiadania przez kilka godzin. Świątynia za nami, ale to była tylko gra wstępna, ruszajmy dalej. Coś, czego absolutnie nie popieramy, to jeżdżenie na słoniach, ponieważ aby taki słoń wam był posłuszny, trzeba złamać mu psychikę, czyli od małego torturami przyzwyczajać słonika do posłuszeństwa. Czytając więcej, możecie dowiedzieć się, że oznaką takiej tresury są uszkodzone uszy słonia. Zwróćcie uwagę. Brzydzimy się takimi praktykami i ludźmi, którzy to robią, aby turysta mógł cyknąć sobie foteczkę. Was też namawiamy do tego, abyście nie korzystali z takich usług. W świątyni Bajon czeka na nas opowieść o kolejnej świetnie wykonanej ścianie, która przedstawia życie na terenach dzisiejszej Kambodży w XII i XIII wieku. Tutaj nasz przewodnik naprawdę dawał radę. Dobry przewodnik to nie tylko taki, co się nie zamyka, ale taki, którego nie można zagiąć pytaniami. Nasz odpowiadał na najbardziej podkręcone piłki. Jesteście ciekawi, ile takie wsparcie? Sporo. $80, ale jeśli zdecydujecie się na podskakującego tuk-tuka, to zapłacicie $25 za głowę. Rowerem się nie interesowaliśmy, bo kondycja po tym całym azjatyckim jedzeniu nie pozwala już na to. Dla nas ten wydatek był jedną z najlepszych decyzji, jaką podjęliśmy będąc w Kambodży.
Korzystając z tego, że zaczęło padać, przycupnęliśmy w jednej z wież w świątyni Bajon. Jest ich tutaj 54, każda z nich symbolizowała jedno z województw, rejonów, regionów, jakkolwiek by tego nie nazwał, Kambodży. Bo Kambodża kilkaset lat temu była wielką potęgą tutaj w Azji i na przykład Tajowie czy Wietnamczycy podlegali właśnie pod Kambodżę. Co ciekawe, każda z tych wież ma cztery twarze. Różnią się wysokością i wielkością w zależności od tego, jak bogaty był dany stan czy dane województwo. Każdy musiał swoją zasponsorować z własnej kieszeni, no i stąd też te różnice. Jeszcze wam się nie znudziło oglądanie kamyczków? Dawno. Pięć minut zbawiennego deszczu naprawdę się przydało, ale powiem wam szczerze, że teraz jest pora deszczowa, a i tak jest naprawdę super, super gorąco, parno, duszno i nie wyobrażam sobie, jak musi tu być w trakcie pełnego lata, w sezonie, a już na pewno nie wyobrażam sobie, jak ci ludzie tutaj pracowali, budowali te wszystkie wspaniałe świątynie. Przecież to są miliardy kamieni do przerzucenia. W upale, nie wiem, 40 stopni? Dawaj, dawaj, żołnierzu. 38. Nagrywanie vlogów to nie zawsze przyjemność kamerowania, bo ten aparat trochę waży tak naprawdę. Teraz dorzućcie sobie 30-40 stopni, jak go dźwigacie, to nawet zdania się kończą wtedy w połowie. Ale fajny. Chyba pierwszy raz kupiliśmy tak szybko sobie pamiątkę z kraju, w którym jesteśmy. Tym razem wzięliśmy sobie obrazek Bajon Temple od lokalnego młodego twórcy, także mamy nadzieję, że wsparliśmy właśnie kogoś, kto rozwija swoją pasję i zobaczymy, jak się będzie prezentował na naszej ścianie. Powiedział, że cena dzisiaj jest połowa, ponieważ on potrzebuje na jedzenie. Myślę, że trochę w tym prawdy jest i zawołał $12, co uważam, że jest bardzo dobrą ceną, bo w takich bardziej komercyjnych stanowiskach takie obrazki kosztują po 20 i 30, masowo produkowane. W ciągu tych 6 godzin i tak dopiero co zwiedziliśmy fragment mały tego wielkiego obszaru, ale z tego co mówił nam Taj, i tak nie warto jakby inwestować 3 dni w to miejsce, bo po prostu potem zaczyna się to wszystko powtarzać. Pomimo, że budynki są wiadomo inne, to ich budowa jest bardzo do siebie podobna, więc w sumie zaczyna robić się to pewnie troszkę nudno. Odległości pomiędzy poszczególnymi świątyniami są ogromne, więc pieszo nie ma szans. Natomiast można sobie wynająć rower. Pewnie niektórzy z was myślą, no dobra, rower, ale dlaczego nie skuter? Przecież w Azji każdy jeździ skuterem. No i tutaj pojawia się problem. Skuterem nie mogą wjechać osoby białe, turyści generalnie. To jest tylko i wyłącznie zarezerwowana opcja dla lokalsów. Dlaczego? Dlatego, żeby biznes się kręcił, żeby ci, którzy obwożą tuk-tukami, mieli klientów. Tak samo, tak jak my teraz zwiedzamy stajem, jeździmy sobie samochodem i też właśnie on może, ale sami byśmy takim samochodem tutaj nie wjechali. Także albo rower, albo inwestujecie w tuk-tuka. To nie jest tak, że my się wyrywamy, wykuwamy. Myślę, że to akurat widać, słychać, czuć. Że się nie wykuwa sentencji tego, co mówimy. Nie używamy Google, kiedy coś wam opowiadamy. Dlatego lepiej sobie to sprawdźcie, bo na pewno jest dużo farmazonów. Zbliżamy
zbliżamy się do świątyni Raja Varaha, co znaczy królewskie opactwo. I nic, co pewnie wam nie mówi, ponieważ ta świątynia dużo bardziej znana jest z filmu Tomb Raider, gdzie Lara Croft z podwójnym D biegała i skakała pomiędzy kamieniami. Lara Croft, która została stworzona na podstawie gry Tomb Raider. Czeraj, czyli pasożyt, który jest tutaj, jest jednym z powodów, dlaczego chciałem odwiedzić Angkor Wat. Niesamowicie podoba mi się to, jak natura przejmuje kontrolę nad tą świątynią. Czeraj, dlaczego jest pasożytem? Jest to roślina, która narasta na drzewa tekowe, rośnie razem z nimi i z czasem, kiedy je oplącze, ściska i wysysa wszystkie soki, powodując, że drzewo umiera i zostaje wchłonięte przez tego pasożyta. Wygląda to bardzo majestatycznie, bardzo ciekawie i w ogóle imponująco. Chociaż drzewo nie wychodzi na tym najlepiej niestety. Ale jest to coś, co bardzo, bardzo chciałem zobaczyć i udało się. W ogóle ogrom informacji, jakie otrzymujemy od Taja, jest tak duży, nie jesteśmy w stanie tego po prostu przetrawić czy powiedzieć. Dlatego w tym vlogu jest sporo takich informacji voice-overowych podkładanych. Mam nadzieję, wam się nie znudziło oglądanie ciągle kamyków. Czym wam się kojarzy? Mi z tyłkiem chłopaczka młodego. Sorry. Jakiego młodego? Do jakiego roku? Spotykamy bardzo niewiele małych ziomków, żadnych pająków, żadnych jaszczurek za bardzo. Trafiły nam się co najwyżej jadalne mrówki czerwone, które podobno podaje się z fermentowaną rybą. Zapiszę sobie danie i powiem wam, że chyba spróbuję poszukać go i zjeść. Oczywiście wszystko nagramy, jestem super ciekawy, jak to będzie. Na róż jeszcze wrzucimy pewnie skorpiony, świerszcze, krykiety, ale to w kolejnych odcinkach. W końcu lubicie oglądać u nas kulinaria. Moje wrażenia z całej wycieczki. Bardzo dobre. Bardzo mi się podobało. Jest to, myślę, że kolejny highlight tej podróży. Jeden z ważniejszych. Tak bardzo nam potrzebny, dlatego że jesteśmy super wykończeni już całą tą podróżą. Ja wiem, kiedy wy oglądacie, my już jesteśmy w Polsce. Ale na tą chwilę jesteśmy bardzo już zmęczeni. Potrzebowaliśmy takiego zastrzyku zobaczenia czegoś fajnego, innego. Tym bardziej ta wycieczka była naprawdę świetnym, świetnym pomysłem. Tiaj bardzo ożywił to, co widzimy. I mógłbym naprawdę poczytać sobie o tej świątyni, o tamtej, o historii, ale to nie jest to, co tak naprawdę daje ducha, bo to jest fajne, że jesteś i ktoś ci mówi, ok, masz przed sobą to, to, to i to. Bardzo na plus. Angkor Wat, warto było pofatygować się tak daleko i nawet myśleliśmy, czy tej wyprawy nie skończyć kilka dni wcześniej, ale trzymała nas myśl odwiedzenia tego miejsca oraz pojechania do jednego specjalnego, ale to o tym dopiero będzie w kolejnych materiałach. W Kambodży piwo leje się ulicami, wyszliśmy na piwko, wygrałam kolejne piwko, wcześniej dostaliśmy piwko, także kraj piwem płynący.